czy faktycznie zdarza się piłowanie obcasów na takim poziomie? Akurat może piłowanie obcasów nie, ale muszę przyznać, że jak na Miss Polonia tej konkurencji między sobą nie czułyśmy i raczej się przyjaźniłyśmy, to na Miss Universe tam jest już taka stawka, że kobiety, które są na przykład z Ameryki Południowej, walczą niemalże o swoją przyszłość całkowicie, więc one i na tym zależy i takie drobne wtyczki w nos czy jakieś turchnięcia zdarzały się i nie będę ukrywać, że takie sytuacje były. Ja natomiast byłam całkowicie z boku, znalazłam sobie grupkę swoich dziewczyn, które nie było czy takiej rywalizacji między sobą. Każda po prostu przyjechała, żeby spełnić swoje marzenie, żeby zobaczyć, jak to jest, ale nie miała takiego oparcia na to, żeby nałożyć tę koronę Miss Universe, przez co mogłyśmy się cieszyć tym, że jesteśmy tam razem. Ale z innych krajów, którym zależało tak bardzo na tym, żeby wygrać, to było czuć tą konkurencję i czasami kuksańce gdzieś w bok, czy niezbyt miłe słowa do siebie nawzajem. Bo nie jest tajemnicą, że Ameryka Południowa to jakby zagłębie chirurgii plastycznej. Te dziewczyny bardzo dużo inwestują w to, jak wyglądają, tam mis pośladków, nie wiem, czegokolwiek. Ale czy to widać faktycznie, że one całe swoje życie podporządkowały tylko temu, żeby założyć tą jedną koronę i mieć rok po prostu obowiązków, a później pokierować swoje życie właśnie w taki, a nie inny sposób? Akurat tutaj muszę się z tym zgodzić, bo zauważyłam, że w takich krajach one są już od małego kierowane na to, żeby pójść na konkurs Miss Universe. Widziałam to też po dziewczynach, które teoretycznie na początku się przyjaźniły, ale w momencie, kiedy wyczytano, że nie wygrały, była histeria na backstage'u, płacz i czuły się, jakby rzeczywiście przegrały jakąś swoją szansę życiową. To jest też kwestia tego tradycji w innych krajach. U nas w Polsce ten konkurs Miss Universe nie jest aż tak bardzo popularny. Nie przykładamy tego tak dużej wagi jak w tamtych krajach. Dziewczyny, które wygrywają regionalny konkurs, stają się nagle ich gwiazdami królowymi dosłownie. Dlatego one jadą tam, chcąc reprezentować swój kraj, ale jednocześnie być jeszcze dalej promowane wyżej i jeszcze bardziej znane. Ja chyba troszeczkę stronię od tego, jakoś nie marzyłam o tym nigdy, żeby w taki sposób być wręcz wielbiona, bo one w taki sposób są postrzegane. I tak jak u nas podchodzimy do konkursów Miss Polonia, jak najbardziej mi to odpowiada. Czyli nie przewidujesz, że będziesz inwestowała w implanty pośladków w najbliższym czasie? Zdecydowanie nie.